Cześć, nazywam się Sebastian Godziuszewski, jestem certyfikowanym trenerem Microsoft Excel i witam Cię w kursie Excel w HR od teorii do praktyki. Rosnąca popularność programu Excel spowodowała, że spotykamy go teraz coraz częściej, niemalże we wszystkich firmach na całym świecie. Jednak głównym problemem jest fakt, że wielu użytkowników mimo szczerych chęci w dalszym ciągu ma problemy z jego zrozumieniem. Dlatego też kurs Excel w HR został stworzony w taki sposób, aby w pierwszej kolejności przedstawić najważniejsze zagadnienia, które pozwolą przede wszystkim zrozumieć, jak działa i jakie zasady ma arkusz kalkulacyjny w programie Excel. I to właśnie dzięki połączeniu teorii z dużą ilością przykładów, po zakończeniu tego kursu bez wątpienia osiągniesz zauważalnie wyższy poziom wiedzy. Co ważne, zdobyta wiedza pozwoli również na automatyzację wielu codziennych czynności. Kurs skierowany jest do osób pracujących z danymi dotyczącymi pracowników, które na co dzień m.in. tworzą lub wykorzystują zestawienia kadrowo-płacowe, pracują na danych zaciągniętych z systemów kadrowo-płacowych, tworzą szablony dokumentów, np. karty pracowników, wzorce dokumentów, dokonują wyliczeń wynagrodzeń, zajmują się wyliczeniami urlopów, kontrolują terminy badań lekarskich, obliczają i śledzą okresy wypowiedzenia, zarządzają grafikami pracy, a także wykonują różne obliczenia dotyczące czasu pracy, np. nadgodziny i godziny nocne. Należy zwrócić również uwagę na charakter i zagadnienia tego kursu. Dlaczego? Ponieważ wyróżnia go fakt, iż jest on przeznaczony także dla osób, które na co dzień wykonują proste obliczenia, pracują z datami i chcą poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu. W kursie dowiesz się, co to są referencje, jakiego rodzaju adresowania występują w arkuszu, a także jak używać ich w praktyce. Dowiesz się również, jak działa i na czym polega logika w Excelu. Nauczysz się obsługiwać królową funkcji logicznych, czyli funkcję jeżeli. Nauczysz się również obsługiwać funkcji logicznej, takich jak oraz, lub, warunki. Poznasz obsługę błędów, czyli nauczysz się obsługiwać funkcję jeżeli błąd, jeżeli nd, a także nauczysz się zagnieżać funkcję jeżeli. Kolejny bardzo ważny temat to dowiesz się, jak przechowana jest data i czas w Excelu. Następnie wykonamy kilka ćwiczeń oraz dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas pracy z datami i czasem. Nauczysz się zmieniać formaty dat i czasu, obsługiwać funkcję tekst, poznasz i nauczysz się większości funkcji dostępnych z biblioteki funkcji data i godzina, a następnie zdobytą wiedzę wykorzystamy w rozwiązywaniu wielu praktycznych przykładów. W kursie poruszę również temat dotyczących analizy danych. Dlatego też nauczysz obsługiwać się najpopularniejszą funkcję wyszukującą, czyli wyszukaj pionowo. Dowiesz się, jakie zasady ma ta funkcja i jak poprawnie należy je używać. Następnie przybliżę najczęściej popełniane błędy podczas używania tej funkcji oraz jak sobie z nimi radzić. Dzięki tej funkcji dowiesz się również, jak porównywać dane z różnych zakresów oraz jak budować karty pracowników. Funkcje analizy danych to również funkcje podsumowujące, takie jak podstawowe, czyli licz jeżeli, suma jeżeli, oraz te bardziej złożone, czyli funkcje licz warunki, suma warunków, średnia warunków, max warunków, min warunków. Zdobytą wiedzę wykorzystamy następnie do rozwiązania przykładowej analizy danych. Kolejnym bardzo przydatnym zagadnieniem, jakie będzie poruszane w tym kursie, to tworzenie korespondencji seryjnych w programie Word. Dzięki podłączeniu się do bazy danych, czy pliku Excelowego, stworzymy przykładowy wzorzec w oparciu o pola tzw. korespondencji seryjne. Dzięki tym polom i dzięki temu wzorcowi uzyskamy w efekcie końcowym nowy dokument, który zostanie zasilony wszystkimi tak jakby raportami dla naszych pracowników. Na koniec przygotowałem również bonus, w którym krok po kroku zbudujemy narzędzie do kontroli terminów badań lekarskich. Zapraszam w takim razie bardzo serdecznie do oglądania kursu.